Dzień dobry, witamy Państwa. Jest nam niezmiernie przyjemnie, że w imieniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, w imieniu mojego zastępcy Tomasza Grzeszczaka, jak i również w swoim własnym imieniu, możemy Państwa powitać dzisiaj w dniu, wydawałoby się, który wiele z nas wolałoby spędzić gdzieś w ogródku. Jest piękna pogoda, a okazuje się, że sala jest prawie że do końca wypełniona. Jest nam niezmiernie z tego powodu przyjemnie, bowiem od kilku lat mamy okazję świętować coś, co jeszcze niedawno było czymś odległym dla nas, a mianowicie Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. O żołnierzach wyklętych wielu z nas jeszcze wie zbyt mało i w związku z tym, że ta wiedza jest jeszcze zbyt mała, w związku z tym, że nie mamy doświadczeń, być może pewne doświadczenia rodzinne mamy, natomiast nie mamy doświadczeń w postaci nauki w historii w szkole podstawowej, później już na studiach czy w szkole średniej nieco więcej mogliśmy się o tym nauczyć. Natomiast przez długi okres czasu ta historia po prostu była zapomniana. I my jako spółdzielnia mieszkaniowa, jako zarząd spółdzielni mieszkaniowej, odpowiadając na oczekiwania mieszkańców naszej spółdzielni mieszkaniowej, już któryś rok z kolei organizujemy uroczystości, które mają być tak naprawdę lekcją historii. I niezmiernie jest nam miło, że właśnie w związku z tym, że dzisiaj nie przyszliśmy tutaj się bawić, nie przyszliśmy tutaj tak naprawdę spędzić tych chwil w sposób radosny, bo myślę, że wielu z nas przeżyje potężne wzruszenia. To bo radością tylko i wyłącznie, ta radość będzie w chwili, kiedy będziemy widzieli, że ci młodzi ludzie, którzy będą odgrywali to, co wydarzyło się wówczas, że ci młodzi ludzie będą potrafili naprawdę oddać to, o co ginęli ich rówieśnicy. Ponieważ pamiętajmy, że w tamtym okresie czasu, w tamtych trudnych czasach trzeba było mieć dużą odwagę, żeby pójść do lasu, żeby pożegnać się z rodziną, żeby pożegnać się z tym wszystkim, co my dzisiaj mamy naokoło, z tym, co jest teraźniejszością. Wiemy, że pierwsze pokolenie było bardzo trudno doświadczone przez II wojnę światową. Następne pokolenia były bardzo trudno doświadczone przez to, co wydarzyło się po II wojnie światowej, w chwili, kiedy historia niestety potraktowała bardzo brutalnie naszą ojczyznę. Jest mi niezmiernie przyjemnie, że również razem z nami, z zarządem, są członkowie i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale że są zwykli członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej i jest nam, jeszcze raz to podkreślę, niezmiernie miło, że wielu z nas, mimo że dzisiaj pogoda nie zachęca do tego, żeby przyjść i obejrzeć spektakl, a później rekonstrukcję historyczną, że Państwo zechcieli przyjść, za co w imieniu tych, którzy ginęli za niepodległą Rzeczypospolitą, jak i w imieniu artystów serdecznie Państwu dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj mamy podzielony dzień tych obchodów na dwie części. Pierwsza część to będzie spektakl teatralny. I ten spektakl teatralny zacznie się o godzinie 14, powinien się zacząć, zacznie się z małym opóźnieniem i to będzie pod tytułem Listy Zwoju. Później gorąca prośba do wszystkich, abyśmy opuścili salę widowiskową, wyszli przed obiekt spółdzielni mieszkaniowej, stanęli za biało-czerwonymi tymi liniami, które są wyznaczone, ponieważ będzie odbywała się rekonstrukcja już historyczna, gdzie będziemy mogli zarówno obejrzeć, a co będziemy mogli obejrzeć, to ja nie będę zdradzał, natomiast na pewno ta rekonstrukcja historyczna kilkunastominutowa przed spółdzielnią mieszkaniową i później wrócimy do sali widowiskowej na drugą część już rekonstrukcji historycznej na pewno będzie ciekawa. Proszę Państwa, my dziękujemy, że zechcieli Państwo przyjść. Jest nam niezmiernie miło. Jesteśmy dumni z mieszkańców Lubartowa, że chcą się uczyć tego, co naprawdę można się nauczyć w sposób bezpośredni, gdzie będziemy mogli podziwiać artystów. Zapraszamy na scenę panią Grażynę Gliwkę, która wprowadzi Państwa do pierwszej części spektaklu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przyjechaliśmy do Państwa z niedaleka, z miejscowości Nasutów. Przyjechaliśmy z teatrem rodzinnym. Od kilku lat grupa osób, które chcą zrobić coś dla innych, skupia się wokół Towarzystwa Edukacji Patriotycznej imieniem Karola Ziemskiego i też wokół parafii w Nasutowie. W dzisiejszym spektaklu chcemy pokazać Państwu bohaterów naszych, najbliższych nam, czyli naszych pradziadków, dziadków. Pomyśleliśmy sobie kiedyś,
Żeby uczyć się historii, trzeba zacząć od tej najbliższej, od najbliższego swojego środowiska. Pokażemy dzisiaj Państwu losy najbliższych nam osób, czyli Nasutowian. Potem wyjdziemy nieco dalej do bombardowanego w 1939 roku Lublina, ponieważ chcemy przedstawić Państwu znaną na pewno wszystkim sylwetkę błogosławionego dziś biskupa Gorala. On urodził się w Stoczku, niedaleko Nasutowa. Do Nasutowa chodził do szkoły, więc jest nam też bliski. Następnie wychodzimy do powstańczej Warszawy, ponieważ jeden z generałów, dowódców powstania na Starym Mieście, generał Karol Ziemski, to również Nasutowianin. Urodził się w Nasutowie, więc również człowiek nam bliski i patron naszego towarzystwa. Wojenne losy najbliższych nam osób. Myślę, że każdy z Państwa, tak jak już Pan Prezes podkreślił, ma gdzieś w swojej rodzinie wspomnienia dotyczące właśnie wojennych losów, wojennych i powojennych losów swoich bliskich osób. Jak już powiedziałam na wstępie, jesteśmy teatrem rodzinnym. W naszym teatrze mamy mamę z synem, z córką, siostrę z bratem, siostrę z siostrą, małżeństwa, całe rodziny. I to jest niesamowity ewenement, piękny, po prostu piękny, że całe rodziny chcą razem z nami wspólnie przeżywać chwile i radosne, i takie jak dzisiaj, chwile bolesne. Muszę przygotować stół, zaraz przyjdą sąsiadki. Wczoraj były na jarmarku, na pewno nabyły sobie znowu coś nowego, będą się chwalić. Chodźcie, chodźcie, zapraszam. O, widzę, że nakupiły sobie. Oho, chodźcie, pokażcie, co tam macie. Jedno jest ważne. Jaka piękna, o, będzie z tego piękna suknia. A, to bawcie się w zakresie, idźcie tam się bawcie. No co tam, chodzicie, pokażcie, pochwalcie się jeszcze. O Boże, co się dzieje, dzieci do domu, dzieci! Co to się stało? O matko, co to się stało? Co się dzieje? Mobilizacja! O, ty. Chyba coś, co najbardziej nas przeraża. Przewidywaliśmy, czekaliśmy. Bo straszne. Stało się chyba. Z Bogiem, z Bogiem. Nie wiem, czy wrócimy. Pamiętaj, co jest. Julka! Damo! Bardzo! Listy. Będziemy pisać. Siadajcie, kobiety. Będziemy czekać. Może jakieś wieści na dzień. Pochwalony jest Chrystus. Będzie pochwalony. Co tak siedzicie? 10 chałup zleciałam, pukałam do drzwi, nigdzie nikogo, nic dziwnego. Wszystkie tu jesteście. A co? Czekamy na wieści. Nie było listonosza, nie cały czas czekamy. A był, był. Gdzieś będzie, bo mój jechał z Lublina i widział. O, dzięki. Myślę, że za chwilę do nas dotrze. Spokojnie. No masz, weźcie go, no to zobaczcie, co tam jest. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Dobrze, wszystko już. Lecę dalej. Z Bogiem, kobiety, z Bogiem. Dziękujemy. Jest do Wójcikowej. Wójcikowa. Jest Wójcikowa? Jest. Do Smolińskiej. Świebodowa jest i do mnie. Dzięki Bogu. A to co? A to coś wypadło. Nie, to ja tu nikogo nie znam. To nikogo, to ja nie wiem. Jak to nie nasi? Przecież to Franek. Jaki Franek? No mój Franek Wójcik, o ten pierwszy z lewej. Pokaż, pokaż. O. Zdjęcie jest podpisane. To zdjęcie.
zdjęcie wykonane w wojsku w mieście Ostrogu w 19 pułku Ułanu w 36 roku. Ja pierwszy, drugi Lawenda, trzeci Żuryś, czwarty Błachowicz, 19 pułku Ułanów, pluton Łączności. Ale kto mi przysłał to zdjęcie? Pewnie tylko przysłali zdjęcie, a pewnie Framek już nie żyje. Ta przeklęta wojna, jak ja będę żyć teraz bez niego? Popatrz, tutaj jeszcze jest coś napisane. Małym, drobnym drukiem. Próbujemy dostać się do domu, choć z jednej strony Niemcy, z drugiej Rus, ale może się uda, no to jest nadzieja. Zobacz, on żyje, no dzięki Bogu. Żyje, Bogu dzięki. Zalewska, czytaj w takim razie, co wasz syn pisze. Ale zobaczcie, mamy już dwie wojny. Siadajcie. W pierwszych słowach mojego listu pozdrawiam was serdecznie i donoszę, że jestem cały i zdrów. Boże. Dobrze. Razem z Antkiem Smolińskim jesteśmy w 8 pułku piechoty, ale w innych batalionach. Wojna to okropna rzecz. Ni w dzień, ni w nocy nie ma spokoju od niemieckich samolotów i dział. Każdego dnia spychają nas coraz bardziej na wschód. Opowiadają, że od wschodu napadli na nas Ruscy. To znaczy, że już mamy dwie wojny. 24 września zostaliśmy rozbici pod Krasnobrodem. Oficerowie kazali nam się ukryć i rozproszyć, a sami trafili do niewoli. Próbujemy w kirku dostać się do domu. No dobrze, może dojdą, no nie ma. Idziemy nocą lasami. Jak Bóg da, może się niedługo zobaczymy. Całuję wasze ręce, Kazik. Dobrze będzie, nie ma. Będzie. Chociaż jest ciężko, to Bogu dzięki, jestem cała i zdrów. 1 września zaraz w nocy wysłali nas pociągami na front. Mieliśmy dotrzeć do Rzymina. Ale Niemcy zbombardowali most na Wiśle i nasz batalion nie dotarł tam. Słyszeliśmy, że Niemcy wczoraj zbombardowali Lublin. Dopiero 10 dzień wojny, a oni już tak blisko naszego domu. Martwię się, kochana Mariuszu, czy aby u was jeszcze jest bezpiecznie? Czy dzieci Alinka i Tadzio zdrowe? Tym jak widziałam w między uciekinierów, że nam jest, że z wami dzieje się to samo. Były same lecą za oczu. Czy macie co jeść? Jak sobie radzić z dwojkiem małych dzieci? Nikt nie wie, jak długo to jeszcze potrwa. Cały czas cofamy się przed Niemcami. Niech Pan Bóg ma was w opiece. U całej Tadzia i Lita Anna. Wójcikowa, a co u waszego Stefana? Ano co, nic dobrego. Dalej jest w obozie i pisze. Kochani rodzice, nadal jestem w obozie. List od was otrzymałem 20 lutego 1940 roku. Bardzo jestem zadowolony, że wszyscy jesteście w domu i zdrowi. Proszę was, piszcie mi więcej i wszyscy podpisujcie się pod listem. Na tym kończę list. Kłaniam się moim kuzynom, Stefan. Tylko tyle mu chyba wolno było napisać. Patrzcie, jakieś państwo idzie! To chyba właśnie ale jakoś młody posłuszczony. Stój! Bartosz! Żołnierze, zebrałem was pod swoją komendę, by walczyć do końca. Walczyliśmy pod Kockiem, Wolą Głowską, Łukowem. Chciałem nieść pomoc Warszawie. Warszawa padła, nim doszliśmy. Dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili, każąc zaprzestać wam dalszej bezcelowej walki. Dziękuję wam za wasze męstwo i waszą karność. Wiem, że staniecie, gdy będziecie potrzebni. Jeszcze Polska nie zginęła. Podpisano dowódca samodzielnej grupy operacyjnej po lesie, generał Kleber. Spocznij. Rozejrzyj. Kochani rodzice, wybaczcie, że piszę tak późno, ale wojna to nie zabawa. Nie było czasu na pisanie listów. Teraz można powiedzieć, że wojna się już skończyła. Nasz pułk został całkowicie rozbity. Nie mieliśmy szans. Niemcy przewyższali nas we wszystkim, w liczbie żołnierzy, w sile ognia.
Poza tym od 17 września pomagała im Armia Czerwona. Z wielkim trudem radziliśmy sobie z zatrzymaniem hitlerowców. A co dopiero, gdy musieliśmy działać na dwóch frontach? Teraz przyjdzie nam chyba schować mundury i organizować walkę inaczej. Cudem udało mi się uniknąć niewoli. Próbuję dostać się do domu. Jak Bóg pozwoli, niedługo się spotkamy. Całuję was, drodzy rodzice, i moją kochaną Marysię. Janek. Skąd idziecie? Dzień dobry, dzień dobry. Idziemy z Lublina. Niemcy na dobre już tam zagościli. Coraz trudniej żyje się w mieście. Strach wychodzić na ulicę. Dlatego uciekamy do rodziny na wieś. Możemy u was odpocząć? Oczywiście, chodźcie, zapraszamy. Znajomy ksiądz prosił nas o przekazanie tego listu Marii Kozioł, siostrze biskupa Gorala. Wiecie może, gdzie jej szukać? Tak, tak, jest tutaj z nami. To ja, to ja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Przenajświętsza Panienka. Najdroższa Marysiu, chociaż jest ciężko, to Bogu dzięki jestem cały i zdrów. 1 września zaraz w nocy wysłali nas pociągami na front. Mieliśmy dotrzeć do Dęblina, ale Niemcy zbombardowali most na Wiśle i nasz batalion nie dotarł tam. Słyszeliśmy, że Niemcy wczoraj zbombardowali Lublin. Dopiero 10 dzień wojny, a oni już tak blisko naszego domu. Martwię się, kochana Marysiu, czy aby u was jeszcze bezpiecznie? Czy dzieci, Aninka i Tadzio zdrowe? Tyle widziałam nędzy uciekinierów, że na myśl, że z wami dzieje się to samo, łzy same lecą z oczu. Czy macie co jeść? Jak sobie radzisz z dwojgiem małych dzieci? Nikt nie wie, jak długo to jeszcze potrwa. Cały czas cofamy się przed Niemcami. Niech Pan Bóg ma was w opiece. Ucałuj Tadzia i Aninkę. Antek. Dobrze będzie. No a Julka, a jakieś jeszcze były inne listy? No nie ma tam do Majewskiej. Tak, mam. Przecież by widziałam. Jest do o, widzisz, jest, jest. Jest do Gromkowej. O mój Boże, o Majewska, co wam jest? Co się stało? O mój Boże! Stasiek nie żyje, mówcie! Żyje, ale mój Boże! Nie rozpaczaj. Oj, żyje. Żyje, najważniejsze, że żyje. Kochana rodzino, wybaczcie, że donoszę wam takie smutne wieści, ale wojna. Po walkach z Niemcami nasz pułk wycofał się na wschód. Było ciężko. Pod Iłowem dostałem postrzał w głowę, pod Dębicą w prawy bok, pod Przemyślem w lewą nogę. Ale to nic. Najważniejsza. W Kołomyi dostałem się do sowieckiej niewoli. O mój Boże. To był ciężki obóz pracy. Od Sowietów trafiłem do niemieckiego obozu do Stalagu 2C. Tam zostałem pogryziony przez obozowe psy. Wybili mi zęby, ale to nic. Wierzę, że wrócę. Co dzień modlę się o to. I wiem, że wy też się modlicie za mnie. Zostańcie z Bogiem, Stasiek. Gromkowa, co wasz Stasiek pisze? No co pisze? No niewiele, tyle tylko, że 10 września trafił do niemieckiej niewoli i teraz jest w obozie w Zgorzelcu. Nie martw się, ważne, że żyje. Będzie dobrze, zobaczysz. A no łatwo powiedzieć, żeby napisał chociaż coś więcej. No ja nie będę tu siedzieć czekać, ja po prostu no, ale pójdę go szukać. Gdzie będziesz go szukała? Poczekaj, ja pójdę z tobą. Chodź, będzie nam raźniej. Chodź, nie zatrzymujcie ich, niech jadą. Jedźcie z Bogiem, przywieźcie jakieś dobre wieści. Zostańcie za mnie. Z Bogiem. Ten Parkowa, a ty miałaś jakieś dwa listy. Czytaj, tak, położyłam ci. Czytaj, Olu, czytaj, co ten twój Janek pisze. Kochana żono, zawiadamiam cię, jak spędziłem drugie święta wielkanocne w niewoli. Nic nie inaczej, jak w każdą niedzielę.
Tylko wtem była różnica, żem sobie zapłakał, że drugie święta przyszły, a my tak daleko od siebie oddaleni. Ale da Bóg, że drugie święta razem kończę. Zasyłam ci serdeczne uściski dzieciom i rodzicom. 12 kwietnia 1941. Wszędzie niedobrze, ale musimy mieć nadzieję, musimy. Tomaszu, a wy tam mieliście jakieś ogłoszenie? Co to jest? Ilu jest święty Boże? Święty mocny, święta nieświętemu, zmiłuj się nad nami, nad całą świat. Szczęść Boże, czy pani mieszka w tym domu? Szczęść Boże, tak, z mężem i z synem. Szukam stacji na kilka tygodni dla 3 osób. Może u was znalazłoby się miejsce? Dom widzę dość duży, my niewiele potrzebujemy, jedną izbę. A skąd idziecie i do kogo chcecie dojść? Wybaczcie, nie mogę wam zbyt wiele powiedzieć o sobie. Tyle tylko, że pochodzimy z warszawskiego. Ale przyjdzie czas, a wszystkiego się dowiecie. No dobrze, rozumiem, nie będziemy o nic pytać. No. Luksusów to u nas nie ma, ale jak mieszkanie wam się spodoba, to dobrze, no możecie się wprowadzić. Zapraszam, proszę obejrzeć. Najdroższa Nastko, dziś mamy już 28 dzień powstania. Przyjąłem dowództwo na Starym Mieście. Jesteśmy odcięci od innych dzielnic miasta. Próbujemy połączyć się z walczącymi na Żoliborzu i razem przebić się do Śródmieścia. To już prawie miesiąc ciężkich walk. Coraz bardziej doskwiera nam brak amunicji. Nie wspomnę już o braku żywności i wody. Środków opatrunkowych. Musi się to przełamać. Każdego dnia żegnamy kogoś z naszych. Ich miejsce zajmują coraz młodsi. Czasem jeszcze dzieci. Choć jest bardzo ciężko, nie tracimy ducha. Pamiętaj o mnie w modlitwie, twój Karol. Patrz. Żołnierze Starego Miasta, po 3 tygodniach walk, wypełniwszy swoje zadania, Grupa Północ Armii Krajowej zostaje rozwiązana. Nie płaczemy i nie narzekamy. Wiemy bowiem, o co walczymy. O prawo do własnej wolności, o prawo do własnej kultury. Jesteśmy mocni, choć osamotnieni. Zawsze tam, gdzie będziecie walczyć o Polskę,
wysoko dźwigajcie honor żołnierza Starówki, dowódca Armii Krajowej na Starym Mieście, Karol Ziemski, generał. Spocznij! Chwila! Jeszcze Gryps! Jeszcze Gryps! Jaki Gryps? Skąd Gryps? Z więzienia! Daj ten Gryps! Czytaj! Od kogo? Powiedzcie mojej babci, że bardzo chciałam wrócić do domu, ale ta wojna nie chce się skończyć. Powiedzcie mojej babci, że bardzo chciałam jechać tramwajem do szkoły, ale chłopcy za kasą w więzieniach bezpieki, a powstańcy Warszawy znikają w sowieckich łagrach. Powiedzcie mojej babci, że świat o nas zapomniał i pozostała tylko walka. I powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Inka. Boże, Inka. Chwała poległym żołnierzom września. Chwała żołnierzom Polskiej Armii Podziemnej. Chwała pomordowanym w masowych egzekucjach. Chwała zamordowanym w niemieckich i radzieckich obozach zagłady. Chwała wszystkim, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu ojczyzny. Chwała bohaterom! Pamięć o tych, co oddali życie za ojczyznę, jest nakazem wdzięczności, bo może przez ich ofiarę i życie my żyjemy. Bardzo dziękujemy Państwu. Bardzo dziękuję wszystkim naszym artystom. A Państwu jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie, a szczególnie dziękuję za to, że przybyliście Państwo z tymi maleństwami. To pięknie, że chcecie uczyć ich historii, naszej historii. Bardzo Wam dziękujemy. Pokażemy Państwu trzy sceny. Scena pierwsza to będzie scena, gdzie żołnierze wyklęci, którzy 5 lat wojowali, tak? 5 lat byli w lasach. Dostali możliwość ujawnienia się. Czyli możliwość tego, żeby odłożyć broń, wrócić do domu i normalnie żyć. To się stało później. Za chwilę Państwu pokażemy. Scena pierwsza, czyli ujawnienie. Scena druga, czyli przesłuchania. I scena trzecia, niespodzianka. Na koniec. Proszę Państwa, zaczynamy spektakl żołnierzy wyklętych. Zobaczymy, czy się poddamy, czy nie poddamy, zobaczymy, co to jest, czy nas nie ubiją, nie zaresztują, czy nas puszczą z powrotem. Nie wiadomo, co robić. A jak nas tam wystrzelają? Jedno jest pewne, Sowietom nie wolno wierzyć. Nie wolno wierzyć. To co? Co robimy? Wracamy, idziemy. Wracamy. Zabrałem się w tak. Podawaj! Tak właśnie.
Żołnierz Polski Ludowej z biało-czerwoną opaską napisał Armia Krajowa, ty.
kłamco jeden ty. Z którego uciekłeś? Z której jednostki uciekłeś? Nigdzie nie uciekałem. Co? No nie mów mi, że żołnierz polski, a to jeszcze taki jak ty, ludowej Polski, nowej, wyzwolonej, i się zadajesz tu z takimi bandami? Miej pan czynno o wolną Polskę. Ja już powiedziałem twojemu koledze, że wolna Polska jest tym, to jest jedna Polska ludowa. I o tą Polskę powinieneś walczyć właśnie z bandami. O, o tak. Ale nie przeciwko nam. Człowiek, już by ci nic nie zrobili. Dlaczego chcesz naszego, nie wiem, odejścia, albo nie wiem, powrotu, nie wiem, bo Andersa na białym koniu się spodziewasz? Dobre. Tutaj nikt więcej nie przyjdzie. Teraz my tutaj jesteśmy. I to my utrwalimy tą władzę. A nie ty i twoi koledzy. Amnestię chciałem. Podobno chciałeś amnestię, tak? To powiesz. Nic nie podpiszę. Podpiszę. Nie dzisiaj, nie to podpiszę, ale podpiszę. Nie podpiszę. Nie podpiszę. No przecież sam do nas przyszedłeś. Generalnie chcieliście nawet z tego, co powiedział Młot, to mówi dowódca, nie? Tak czy nie? No Młot to twój dowódca, czy nie? Nie jest to. Nie jest twoim dowódcą, to w kim ty żołnierze. On też tutaj jest i tam są tam cywilne na urzędzie stanowi, tak? I cię. To był twoim dowódcą. I którego punktu? Sądząc po na wagonach, sądząc po ten blaszce tutaj, to jest opory. No, zakończył. Więc? Zapora? Nie. Gdzie jest zapora? Nie wiem. Wiesz o tym, że jak cię zamkniemy, to czeka cię bardzo długo ciebie. A tak, czeka na ciebie rodzina, żona, dzieci masz? Ma. No, dzieci. Chcieli być ojcem w domu, nie? Czy nie? Nie pamiętam, czy w domu. No bo w domu. Może wy mu przymówić do rozsądku. No proszę na człowieka. Jakie macie kształcenie robotnicze chłopskie, jakie macie inteligenckie? Inteligenckie. Inteligent jesteście. Co tam? Skarży. Kto był twój komandier? Ty tak da swobodę. Jeśli nie, ujeżdżasz na Magadan. Pania? Nic nie pani. Pani ma jeszcze paruski? Paruski nie rozumiesz. A ciebie dobrze pierwotczyk, tak? Tłumacz. A bo, ten pierwotczyk. Pani majesz? Posłuchaj no, żołnierzu armii polskiej. Zrobimy tak. Ty sobie posiedzisz, troszeczkę zmądrzejesz i podpiszesz nam swoje zeznanie. A my cię może wypuścimy, jak dobrze pójdzie za kilka lat. Musisz tylko od siebie, przecież no, przecież mordowałeś żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, o milicjantach i kolegach zupełnie wspomnę. Walczyliśmy o wolną Polskę. No tak, z Niemcami podobno tak. Ale potem walczyliście przeciwko nam, nie wiem dlaczego. Przecież ja cię zrobiłem, przecież nawet mi się nie znamy. A chciałeś tutaj strzelać do naszych chłopaków, przecież to tej kolega też nikt nie zrobił. A towarzysz porusznik też jest przecież inteligent, szkołę skończył poważną. No. Oni po prostu byśmy go wzięli z ziemi. Panie, przed wojną był chłopem, robotnikiem. To był człowiek, który taki jak ty pracował, taki jak ty inteligentny. Potem poszedł do szkoły, skończył szkołę, nauczył się wielu ciekawych rzeczy, które potem mu się przydadzą. Medalnie pozostawał troszkę. No. A ty też byś się wrócił do domu, zająć się żoną, dziećmi. Taki inteligent się przydać tam w Polsce Ludowej, no chociaż na przykład nauczycielem, o. Tak się zrehabilituje. Więc? Podpisujemy? Nie podpisujemy. Nie podpisujemy. Jeszcze go nauczcie szacunku do władzy Ludowej. Dawaj tego młota.
Idziemy, gnoju. Na kolana. Na kolana, mówię. Posłuchaj. Posłuchaj, o, jest. Posłuchaj, no. Przyznaję się do działalności w wywrotowej grupie zwanej Armią Krajową, a potem w NZ w województwie lubelskim. Do mordowania niewinnie. Odpowiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Wy jako taki dowódca oddziału, rucznik, człowiek inteligentny podobny, macie podobno jakieś awersje do nas. Jak? Co byśmy wam zrobili? Oczywiście uciekliście z tego, co wiem, z obozu, tak? Na wojnie. Uciekłem. No, przed tym. Pani mówiąc, nie chciało wam nic złego zrobić. Myście przyszli z kobietami. Nie, to oni przyszli z nami. Bo to nasz kraj. Nasz był przed wojną. Przed wojną? To też był nasz kraj. Ja przed wojną żyłem. Ale nie, teraz nie jesteście w wolnym, wolna Polska. Polska wolna jest też. Co my tutaj przed wojną? Jak ona jest niewolna? Wolna, suwerenna, wolna Polska. Rząd mamy własny, tak? Ale komunistyczny. Zawsze to jest słowo. Słuchajcie, co ja mówię. Ja też walczyłem o wolną Polskę. Walczyłem pod Berlinem. Walczyłem pod Leniną. Ale walczyłem o wolną Polskę. Mówisz, o co ja walczyłem? To, że nie pojechałem z tym, no, maczkiem czy innym za granicę, to znaczy, że po prostu nie chciałem opuszczać wolnej ojczyzny. Gdzie jest twój maczek teraz? Gdzie twój adres? Gdzie reszta? Walczą. Gdzie walczą? Za co walczą? Dalej za wolną Polskę. Jaką wolną Polskę? Siedzą za granicą, się śmieją z was, głąbów, że tutaj się wyżynacie, że nie chcecie nowej władzy ludowej. Śmieją się z was. A wy tutaj co? Co wy myślicie, młody? Że wyście co tutaj? Przyszliście i co? I będziecie teraz rządzić? Nie ma tam. Od rządzenia to są rządy, panie, a nie wy. Skończyły się wasze rządy, młody. Skończyła się wasza Polska, panów. Zaczyna się Polska normalna, ludowa. A my tą Polskę będziemy utrwalać. I taki jak wy, młot, będziemy eliminować ze społeczeństwa na jakiś czas. Popuszczą nas. Co? 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 Kto ciebie wpuścić miał? Jeszcze zostali. Nasi. Kto został? Kto? Zabora? Został. Rusko? Czyli tych dwóch brońskich? Nie, są jeszcze jeden. Bo jednego żeśmy dorwali. Więc dobrze. Ty podpiszesz zeznania, a my załatwimy ci minimalnie 25 lat. Niczego nie podpiszę. No bo ty kurde jesteś prawdziwy. No dobra, no, zrobię inaczej. Nawet do drugiego. Dostał do drugiego. Nawet do drugiego. Tutaj. Na kolana, gdzie się kładzie, zmęczony. Leczku, poznajesz go? Nie poznaję. Nie poznaję. Chodź tutaj? Czy nie? Tu poznaję? Nie poznaję. Nie poznaję. Siedzieliście razem w klasę? Nie. Nie? Nie brywaliście razem urzędu publicznego? Nie zaatakowaliście młodej kaczki w patrzenie razem? No, inteligentny. No patrz się, kolega, za tego człowieka, nie na mnie się patrzysz. Na niego się patrz! Z niego masz poznać, nie mnie! Ja bym z tobą już dzisiaj przyjechałem! Na niego się patrz! No tak, kto to jest? Poznajesz czy nie? Nie poznaję. Nie poznaj. Spójrz dokładnie. Przypatrz się. Może ci położyć to na chwilę. Przypatrz się, no też, przypatrz się dobrze. No, 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 patrzcie. Pisać umie. Pisać umie bardzo ładnie. To, że bardzo inteligentnie pisać, przyjeżdżał się do tego, że jest pełną umowa. A teraz tak. Najbliższy sąd zbierze się nad panami. Niedługo. Generalnie. A w tej pory sobie posiedzicie. A my sobie pogaworzymy jeszcze przez kilkanaście, może kilkaset lat. Zostawcie, bo nie ucieknie nam.
Tak, Czuńku. On jest nie ucieknie. Przypomnij sobie, może gdzie służył. Może boją gogo. Może boją ja. Czy tak, to jakąś herbatę będą przynieść, dobrze, co? Ja nie wiem. Tak my życie w ogóle nie uszedł, no się. Panie prezesie, byliśmy świadkami niezwykłej lekcji historii, lekcji, o której powinniśmy zawsze pamiętać. Tak i cieszę się bardzo, że jeszcze raz to podkreślę. Pierwszy wiosenny dzień, tak naprawdę gro ludzi woli wybrać ogródki, wyjazdy nad jezioro, wyjazdy już do lasu pierwsze, porządkowanie wokół domów swoich terenów. A tutaj dzisiaj, ja szczerze mówiąc, idąc na dzisiejszą inscenizację, obawiałem się, że mimo, że wszystkie bilety się rozeszły, to że sala będzie świeciła pustkami. Na szczęście było zupełnie odwrotnie, sala prawie do końca została wypełniona i cieszę się bardzo, że tak dużo ludzi rozumie sens tworzenia tego typu przedsięwzięć, rozumie takie lekcje historii, rozumie, że trzeba naprawdę kultywować to, o czym tak ciężko pamiętać. To jest również przykre, bo cieszę się również, że mój syn Filipek, który tak intensywnie mi przeszkadza przy tym wywiadzie, również ze mną przyszedł, że mocno to przeżył, że obejrzał każdą scenę do samego końca i że wydaje mi się, że mimo swojego młodego wieku nie nudził się.
Więc myślę, że nie tylko dla nas, dla mojego pokolenia, dla starszego pokolenia, czy dla nieco młodszego pokolenia to było ważne wydarzenie, ale dla każdego Polaka, który czuje się odpowiedzialny za historię, za ojczyznę, dzisiejszy dzień był naprawdę wart tego, żeby przyjść na ulicę Cicho 6 i przeżyć tą lekcję historii. A panie prezesie, rozumiem, że takiego typu przedstawienia będą realizowane tutaj w spółdzielni. Wszystko zależy od tego, jakie będzie zainteresowanie. Widzieliśmy tym razem, że w przeciągu tygodnia rozdaliśmy ponad 200 biletów, więc widać, że zainteresowanie jest. Na pewno będziemy to organizowali i jeżeli będziemy słyszeli od mieszkańców opinię, że chcą, żeby tego typu rzeczy, przedsięwzięcia się działy, być może coś jest, o czymś jeszcze urozmaicone, na pewno będziemy to organizować. No, naszym marzeniem jest naprawdę zorganizowanie dużej inscenizacji razem z jednym z jednostek samorządów terytorialnych, z którym to w tym momencie już rozmawiamy, gdzie mogłyby przyjechać naprawdę duże grupy rekonstrukcji historycznej oraz duża ilość sprzętu. Panie Kamilu, byliśmy świadkami niezwykłego wydarzenia. Proszę nam powiedzieć, jak przybywały przygotowania do tej rekonstrukcji? Znaczy, to już jest nasza nie pierwsza rekonstrukcja historyczna, jeżeli chodzi o wyklętych. Robimy ją od 3 lat w spółdzielni. Mało tego, robimy ją jeszcze w innych miejscach. Robiliśmy ją też u Kapucynów. Robiliśmy też jej w Lublinie, także ona już ma jakieś tam swoje dzieje, tak? Ale generalnie chodzi o przypomnienie tego, że wyklęci, czyli ci żołnierze, którzy walczyli z drugim systemem, czyli tym systemem, który był w Polsce w PRL-u, chodzi o ich pamięć, tak? Chodzi o to, żeby oni byli pamiętani, żeby byli niezapomnieni. Oczywiście trzeba pamiętać o wszystkich żołnierzach, którzy walczyli w czasie wojny, bo też nie zapominamy o żołnierzach Ludowego Wojska Polskiego, nie zapominamy też o żołnierzach września 1939 roku, ale też nie zapominamy też o wyklętych, tak? To są jedna z kilku inscenizacji, które mamy, że tak powiem, które prowadzimy. I to są inscenizacje, które rzeczywiście dzięki prezesowi spółdzielni mieszkaniowej możemy wystawić w Lubartowie. Jesteśmy teatrem z Nasłotowa, taką przyjęliśmy nazwę, szukając nazwy dla swojej grupy. Pomyśleliśmy, że najlepszą będzie właśnie taka, Teatr z Nasłotowa. Jesteśmy grupą rodzinną, bo w tym teatrze grają całe rodziny, czyli mamy z córkami, z synami, mężowie z żonami. Cały zespół liczy 53 osoby. Mamy za sobą już kilka różnych przedstawień. Mamy właśnie te listy z wojny, które dzisiaj mogliście Państwo zobaczyć. To jest taki nasz sztandarowy spektakl. Chcemy nim oddawać hołd naszym bliskim, którzy podczas wojny walczyli albo po wojnie starali się o to, żebyśmy my mogli żyć w prawdziwie wolnej Polsce. Nie wszystkim się udało przeżyć i im właśnie tym spektaklem oddajemy hołd. Ale mamy też inne spektakle na swoim koncie. Wszystko się obraca w zasadzie koło patriotyzmu, bo na przykład w 2015 roku przygotowywaliśmy patriotyczne jasełka. Wystawialiśmy je już w różnych miejscach, między innymi na zamku w Lublinie. Mamy też przedstawienia dotyczące na przykład najmniejszej społeczności lokalnej, szkoły. Kiedy w 2015 roku obchodziliśmy 130-lecie istnienia szkoły w Nasłotowie, przygotowaliśmy spektakl Ławko Szkolna, dziękujemy, bardzo piękny. W tym spektaklu uczestniczyło chyba ze 70 osób, nie pamiętam, nie liczyłam. Najbardziej ciekawe i takie najwspanialsze dla mnie jest to, że do tych spektakli garną się nasi nasłotowianie. Ja nie mam problemu z pozyskaniem osób. Potrafię znaleźć na nich sposób, potrafię wyciągnąć to, co dobre w tych ludziach z tej mojej miejscowości, z niedużej miejscowości, ale bardzo starej, bo nie wiem, no nie wszyscy wiedzą, że miejscowość nasza jest wspominana już w 1381 roku, także bardzo stara, no i chyba też z tego powodu godna tego, żeby jej historię opowiadać. Panie Krzysztofie, jakie emocje na panu wywarło dzisiejsze przedstawienie, dzisiejszy spektakl? Bardzo duże emocje, zresztą trudno było się nie wzruszyć. W pierwszej części zobaczyliśmy naprawdę wspaniałe przedstawienie grupy artystycznej sąsiadów naszych tak naprawdę z Nasłotowa, którzy przedstawili nam historię, to co jest najpiękniejsze, najcenniejsze, to co powinno zostać w naszych sercach w świetnym ujęciu. Zaangażowani byli niesamowicie w to, co chcieli nam przekazać jako widzą. Dzieci, osoby starsze, młodsze, kobiety. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Widzę, że spółdzielnia mieszkaniowa, pan prezes, który stoi na jej czele, cały zarząd,
wchodzą naprawdę na bardzo wysoki poziom artystyczny. No bo Kamil Zylewski, czyli ta druga część, to już znamy jego jakość, oczywiście było też wspaniale jak zwykle, ale pierwsza część bije na głowę. Uważam, że już spółdzielnia mieszkaniowa dla swoich mieszkańców zaproponowała coś, co nawet i w mieście Lublinie jest w takiej naprawdę wysokiej półce, jeżeli chodzi o tą część właśnie taką historyczną, pokazanie tej naszej trudnej historii, a zarazem historii, którą powinniśmy wszyscy znać i oglądać. I to, co dzisiaj nawet można było usłyszeć, zobaczyć, powinniśmy zabierać naszych najmłodszych, pokazywać im, żeby to wszystko nie zaginęło, żebyśmy mogli dalej pamiętać i żyć z taką historyczną, naszą trudną historią, natomiast żeby to dalej u nas gdzieś było.